Cześć wszystkim, z tej strony Sullivan, a oto kolejny odcinek z serii Zagrajemy w Crisis Multiplayer 2022 roku. Dzisiaj sobie zobaczymy pierwszy raz nową mapę Frost. Jednocześnie będzie to film, w którym sobie tę mapę zwiedzimy i trochę po niej pogramy. Na razie gra tutaj tylko Burak. I no cóż, zobaczmy jak się ono prezentuje. Trochę tutaj kupiłem sprzętu. No, wygląda bardzo mało, ale wygląda super, mi się bardzo już podoba. Klimat ma super. Myślałem, że nie ma map zimowych, dane byłoby. Tak, bo grał na koncie mojego brata. Mapa jest no malutka. Chyba wiem czym inspirowana. O kurka, rurka. Tak, wizualnie mapa wygląda świetnie. Przypomina mi fragment misji fabularnej, jeżeli chodzi o Crisis. Kiedy odprowadzamy proroka. Dobra, weźmy sobie tam ten punkt. No, tutaj dużo jest tak bardzo... Niebo jest otwarte, przecież troszeczkę zamknięta z tymi tutaj wcięciami spowodowane trzęsieniem ziemi. Jeżeli już ma przyjść, to stamtąd. Zaczajmy się na niego. Bora gdzieś jest, trochę na niego pogramy sobie. O! Uff! Tylko dlatego, że miałem dodatkową broń, to sobie z nim poradziłem. O, to jest bunkier. Fajny dźwięk taki. Typowo zimowe klimaty. Brakuje tylko tej dźwięku z tego. Merry Christmas albo tego Mikołaja. To byłoby to dosłownie mapa zimowa. Kupmy trochę tych produktów w przecenie. O kurde. Centralnie wpadł. Przynajmniej to zadziałało. Ale trochę chamskie z mojej strony, że ja to tak używam. Dobra. Jak się prezentuje w środku? No chyba klasycznie, nie? Mogę ewentualnie tutaj podstawić takie miny. Chyba tu jest już. Albo jest nad nami. Trochę inny układ jest. Czy to jest wentylacja? O kurde, to jest wentylacja! Ale jaja! No cześć Burak, no widać, że wpadłeś. Ale super, no. Już plusik. Maximum speed.
O nie, Quark idzie. No mapa jest super, trzy wejścia. Zobaczmy sobie, jak wchodzi się tutaj górą. Kurde, odbiłem się. No, znowu się źle odbiłem. Dobra, idziemy zrobić zwiedzanie dokładne mapy. Ja nigdy nie grałem w Crazy Wars, więc... No ogólnie prezentuje się fajnie. No po prostu mapa proroka i innych tych. O, powinno być ten screen, ale dobra. Mogłem się bić. Dobra, wchodziło o zabawę. Zastanawiam się tylko, jak Pyro wykonał tą swoją mapę, bardzo chętnie bym ją zobaczył. Mapa, która nie jest dostosowana do pojazdów. Burak, Burak, you're not playing bad. Just need practice, and sometimes I've got more luck than you. Dobra, ruszajmy. Zobaczmy, gdzie to jest wejście od góry. O ty kurde. No ogólnie bardzo mi się, mapa mi się świetnie podoba, naprawdę jestem z niej zadowolony, szybko się dostajesz do fabryki prototypów. O, Fushun, siema. Tylko nie muszę być znowu tego RPG mode. Tak, kluczy teat. No, w sumie jeszcze dam na siebie uwagę. Ale to dobrze, o to chodzi, jak dwóch na dwóch, nie? Mapa bardzo mała, ale fajna. Idealna taka, żeby pograć 8 na 8. Więcej to jest sieka. Sieka, sieka, jeszcze raz sieka. Roger that.
Wentylacja. Ale bardzo fajny, wymyślony motyw, naprawdę. Mnie się osobiście niesamowicie to podoba. Mam nadzieję, że nie jestem za głośno, ale no cóż, to mikrofon nie przeze mnie ustawiony. Kurde, dwóch obiłem mocno. Z czego buraka zwiał i zaraz przyjdzie po tego. No, ładne 11 minut fajnego gameplayu. Ale nie, Fuszo trochę niepotrzebnie do mnie dołączył, bo jest za mocny. To do dwóch mocnych na dwoje, no, słabszych, tak trochę. Znaczy, broń Boże, nie uważam, że Burak i Quark są słabsi. Ale, no, Fuszo jest bardzo mocno doświadczony i ja też bardzo dobrze sobie radzę. Ups, internet trochę wysiadł. Znowu mi wysiadł internet. Proszę, no nie padaj, necie. No dobra. O, i Burak, mimo że wpadłeś. O kurde, ale zwiecha, ale będzie zwiecha. Neta mnie zacięło całkowicie. No ping wywaliło. No. O kurde, odblokowało mi. O. Claymore War, yeah. That's it. Ups. O, spaghetti. Przyjdzie nam grać naprzeciwko, zobaczycie. Thank you.
power at 100%. Weapons of mass destruction now available. Maximum armor. Maximum speed.
Prepare! Under attack! Held aboard!